Głównym tematem siódmej sesji Rady Miasta, która odbyła się w czwartek 31 marca, było podwyższenie opłat za odbiór ścieków. Po długich i burzliwych obradach radni zagłosowali za wnioskiem Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, zgadzając się tym samym na wprowadzenie nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta. Za podwyżkami głosowało 14 radnych, 6 było przeciwko, a 2 radne wstrzymały się od głosu. Nowa taryfa zacznie obowiązywać od 1 maja. Ta decyzja to jest odpowiedzialność za cały ten projekt modernizacja i odbudowa systemu ścieków w mieście Ostrołęka. Zaczął się już ten projekt za kadencji Ryszarda Załuski. Wtedy niewieloma, bo kilkoma głosami wszedł w etap realizacji. Zawiera taki załącznik, jak coroczne podwyżki wody i ścieków. Nie były one realizowane już od początku. W kadencji, pierwszej kadencji Janusza Kotowskiego, czyli w poprzedniej, prezydenta miasta Ostrołęki, zdecydowaliśmy 20 głosami za, przy jednym tylko wstrzymującym się, nikt nie był przeciwny, że ten projekt kontynuujemy. Wtedy dlatego tak zdecydowaliśmy, bo żeby ten projekt przerwać i zamknąć, musielibyśmy znaleźć 27 milionów złotych, bo pierwsze umowy, najważniejsze, te największe, dotyczące tego systemu, były już podpisane, więc na same tylko kary odstąpienia od tych umów i zamknięcia projektu bez jego realizacji wydalibyśmy prawie 30 milionów złotych. Uznaliśmy, że to już jest taka faza, taki etap, że nie sposób takich pieniędzy wyrzucić w błoto, bo tak to trzeba by wtedy było nazwać. Dziś stanęliśmy przed faktem zakończenia tego projektu. I główny koszt zakończenia tego projektu to jest amortyzacja. Gdyby tego nie było, to proszę sobie wyobrazić, że tylko woda i ścieki wzrosłyby o 2 grosze. Niestety wzrastają o kilka złotych, bo musimy się zmierzyć z zakończeniem tego projektu. Mam szczerą nadzieję, że za rok, tak jak prezydent mówił, będzie wraz z władzami spółki, OPWiK, tak badał kondycję firmy, pomagając jej w trakcie, czyli zlecając wszystko, co jest możliwe na terenie miasta Ostrołęki do zrobienia, na przykład kładzenie nowych sieci wodno-kanalizacyjnych, a także liczę na zwroty po tym projekcie ze środków Unii Europejskiej, że mam nadzieję, że za rok, dużo łatwiej niż dziś, tak jak teraz odpowiedzialnie podjęliśmy wzięliśmy się za barki z zakończeniem tego projektu, tak za rok, też odpowiedzialnie, tyle może, że z uśmiechem tym razem, prezydent przedłoży nam po zbadaniu kondycji spółki projekt uchwały o zmniejszenie taryf na wodę i ścieki. Głęboko w to wierzę, tym bardziej, że to jest wysoka podwyżka, która dotknie nas wszystkich. Tradycyjnie już na sesji obecny był Andrzej Szwelicki, ostrołęcki emeryt, znany ze swoich transparentowych akcji wymierzonych we władze miasta. Tym razem szwajckiemu protestującemu przeciwko podniesieniu opłat za ścieki przydarzyła się drobna wpadka. Hepener zjadł jedną literkę i zamiast emeryt napisał na transparencie emeryt. Kolejna, ósma sesja Rady Miasta odbędzie się w czwartek, 28 kwietnia.